Siemanko. W odcinku, w którym omawialiśmy sobie spawanie z pulganem, obiecałem, że pokażę wam jak zmodyfikować waszą spawarkę, żeby dało się do niej mocować małe szpulki, ponieważ część spawarek jest tak skonstruowana, że można mocować na niej tylko większe szpule i problem pojawia się, gdy mamy dla naszej spawarki zadanie specjalne i zachodzi potrzeba użycia nietypowego drutu. Więc zamiast kupować wielką szpulę 15-kilową czy 5-kilową drutu, który zazwyczaj jest bardzo drogi, chcielibyśmy kupić małą szpulkę. Jednocześnie no nie chcemy kupować specjalnie spulgana do jednostkowej, sporadycznej pracy. Ja swój adapter na małe szpulki wydrukowałem, ale wy możecie go zrobić w technologii w takiej, jaką dysponujecie. Chodzi tylko o samą koncepcję. Będziecie mieli wymiary, możecie sobie ściągnąć plik STL. A na koniec powiem jeszcze o kilku błędach, które popełniłem i musiałem poprawiać je już na gotowym wydruku. Przejściówka była potrzebna mi dosyć pilnie, więc rzuciłem ją na drukarkę Q1 i w ciągu jednej nocy wydrukowałem cały ten adapter. A sam wydruk wyszedł mega dobrze, nawet zastanawiałem się, czy takich adapterów nie wprowadzić do sprzedaży, bo osobiście nie spotkałem takiego rozwiązania na rynku. Adaptacja nowego modułu jest bardzo prosta, można też bez problemu wymieniać małe szpulki. Tak samo szybko i sprawnie jak na fabrycznym czpieniu, a że nie ma tutaj fizycznej ingerencji czy modyfikacji urządzenia, więc nie tracimy również gwarancji, jeżeli spawarka takową posiada. A po zakończonym spawaniu szybko przezbroimy się z powrotem na 5-kilowe szpulki, dzięki czemu stosowanie tej przejściówki nie jest problematyczne. Jako że to był prototyp, to nie ustrzegłem się paru błędów. Zapomniałem o tym wycięciu na sześciokąt. Narysowałem je, ale go nie wykonałem, więc w modelu go nie było. Czpień małej szpulki zrobiłem nieco za krótki, przez co mogło dochodzić do samodzielnego zaciągania się nakrętki. A że małe szpulki nieco różnią się średnicą, to zmieniłem również troszkę rozstaw pomiędzy osiami. Nie wykonałem także otworu pod bolec, którego zadaniem jest pozycjonować szpulkę na hamulcu. I na koniec nakrętka, która mocuje naszą małą szpulkę na czpieniu, okazała się być zbyt wysoka, co nie pozwalało zamknąć naszej komory zasobnika na drut. A do wykonania tego adaptera skłoniła mnie sytuacja konieczności lutospawania żeliwa razem ze stalą. Konieczna na jednym z etapów naprawy tej brykieciarki, o której wcześniej Wam wspominałem. Dzięki Wam serdecznie za uwagę. Jeżeli ten problem rozwiązaliście inaczej, to napiszcie w komentarzach jak to zrobiliście. A ja się już z Wami żegnam. Trzymajcie się. Na razie. Hej!